Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu tygodniowym od 25 do 31 marca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, 5 kielichów. Wtorek, 2 kielichy. Środa, Król Mieczy. Czwartek, Karta Maga. Piątek, Świat. Sobota, 9 kielichów i niedziela, Słoneczko. Święta pięknie spędzone, jeżeli oczywiście obchodzicie. W tle mamy Pazia Denarów, odwiedzą dzieci, wnuki. Miłe spotkania. Fajny tydzień, tylko ten poniedziałek jakiś taki byle jaki, ale to może ze względu na pogodę. Złe samopoczucie, bo dalej to już jest wszystko ok. Dopowiemy sobie tą kartę. Poniedziałek. Dosyć męczący dzień, dużo pracy, dużo obowiązków. Bolą Was mięśnie, bolą Was kości. Czujecie się przemęczeni, potrzebujecie wypoczynku, być może dużo obowiązków. Na pewno nie jest to dobry dzień na załatwianie różnych poważnych spraw, bo będzie ciężko. Będzie ciężko, umęczycie się i ogólnie efekt końcowy niezadowalający. Jeżeli szukacie pracy, nie rezygnujcie. Ja widzę, że Wy już tu naprawdę próbujecie sobie odpuszczać, już jesteście w takim dosłownie kryzysie emocjonalnym. Ale jeszcze się nie poddawajcie. Być może ta właściwa oferta gdzieś tam krąży i lada moment się pojawi. A pojawi się, bo mamy Pazia Denarów, więc ktoś złoży konkretną propozycję. Jeżeli macie pracę, no tutaj myślę, że tylko ten dzień będzie taki kryzysowy. Później już jakoś sobie poradzicie z tymi obowiązkami. Możliwy nawet awans bądź podwyżka, przedłużenie umowy, kontraktu. Jeżeli macie własną firmę, tutaj wejdziecie w jakiś układ, w jakąś transakcję, podpiszecie jakiś kontrakt z międzynarodową firmą bądź poszerzycie swoje usługi, oferty o nowy kraj, wyjdziecie jakby poza granicę, tak? Import, eksport. No dobrze, kochani, co w związkach? Smutno będzie rybce. Może dlatego, że no, mieliście ciche dni, może dlatego, że jakieś tam drobne problemy, albo po prostu samopoczucie i potrzebujecie uwagi, przytulenia, pocieszenia, takiego wsparcia emocjonalnego ze strony właśnie partnera bądź partnerki. Może wracają jakieś sprawy, które kiedyś Was martwiły i to Was jakoś tak przygnębia. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli z jakiegoś powodu jest Wam przykro, zawsze te dwa kielichy stoją z tyłu, czyli możecie ten temat przedyskutować ze swoją ukochaną połówką, bądź poradzić się osoby, której ufacie, z którą macie dobre relacje. Nie pozostawajcie w tych energiach sami. Jeżeli jest Wam przykro, jest Wam źle, znajdźcie sobie osobę, której możecie wypłakać się w ramię i powiedzieć o tym, co czujecie. Nawet jeżeli jakaś sytuacja jest właśnie taka bardzo dla Was trudna i z czymś nie możecie się pogodzić. We wtorek mamy dwa kielichy, więc te dwa kielichy, zobaczcie, które tutaj stały za Waszymi plecami, gdzie skupialiście się na tym braku, a nie na tym, co można jeszcze wykrzesać tutaj z tej sytuacji. Okazuje się, że jednak zwrotna sytuacja. Przede wszystkim w pracy porozumienie. Dobre relacje z ludźmi, świetne samopoczucie, będziecie czuli się zrozumieni, wysłuchani, podobne poglądy, możliwość porozumienia, ugody w wielu kwestiach. No w związkach tutaj super, poprawi Wam się nastrój, partner bądź partnerka Was wysłucha, pocieszy, zrozumie, więc tutaj może być właśnie nawet jakaś wylewność emocjonalno-uczuciowa, okazywanie sobie względów wyjątkowych, nawet może wyznania miłości. Jeżeli chodzi o pracę, porozumienie, więc jeżeli coś Wam nie pasowało, warto porozmawiać na ten temat z pracodawcą, na pewno Was wysłucha i możecie dojść do jakiegoś kompromisu. Nowa współpraca, więc te rybki, które szukały pracy, pojawi się ciekawa oferta. Być może na razie na okres próbny, musicie przejść jakieś szkolenie, nauczyć się nowych funkcji, ale
Ktoś traktuje Was poważnie i myślę, że będziecie zaproszeni na rozmowę już w środę. Bardzo dobry dzień na porozumienia, zawieranie umów, konsultacje, rozmowy, poruszanie jakichś wrażliwych kwestii dla Was. Czyli znajdziecie osobę, słuchacza, rozmówcę, któremu będziecie mogli powiedzieć o jakichś swoich dylematach, wrażliwych problemach, otworzyć się emocjonalnie, więc może tutaj też jakieś terapie, konsultacje właśnie z lekarzem czy z terapeutą, a może po prostu rozmowa z przyjaciółką, z przyjacielem, mamą, siostrą, z kim możecie właśnie na pewne tematy, swoje sekrety porozmawiać i odczuć jednocześnie ulgę, że ten ciężar, który sami nosiliście, teraz jakby podzieliliście się troszeczkę drugą osobą. No i wiadomo, odczuwamy ulgę. Bierzemy oczywiście wszelkie wskazówki, rady pod uwagę. No i też być może inaczej patrzymy na problem, który da się rozwiązać, tak? Bo widzę, że tutaj przyjdą jakieś rozwiązania i ktoś Wam udzieli konkretnej pomocy. Samotne ryby mają szansę kogoś poznać. Zwłaszcza te rybki, które są po rozwodzie, które być może jeszcze leczą stare rany i troszeczkę dystansowały się od nowych znajomości ze względu na no, jakiś żal, smutek, który jeszcze musiały, że tak powiem, przerobić. Poznacie tę osobę na nowych kursach, szkoleniach w pracy, praca też z dziećmi, wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe, praktyki, korepetycje, może jakieś wyjazdy szkoleniowe, więc tam może poznacie jakiegoś nauczyciela bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko, który być może no, częściej będzie chciał z Wami jakoś porozmawiać i nawiąże się jakaś nić porozumienia. Ale niekoniecznie, to może być też inne miejsce, prawdopodobnie praca bądź no, jakieś warsztaty, gdzie poznacie kogoś, kto no, po prostu czuje i myśli podobnie jak Wy i jest ta iskra porozumienia, jest ta chemia, jest to coś, co już Wam się podoba i oboje macie się ku sobie. W środę mamy Króla Mieczy, więc tutaj bardzo dobry dzień na załatwianie spraw urzędowych. W tym dniu mogą paść jakieś orzeczenia bądź wyroki sądowe. Wygracie sprawę bądź zawrzecie ugodę, więc tutaj będziecie zadowoleni, zwłaszcza w kwestiach finansowych, przyznania opieki nad dziećmi bądź przyznania alimentów, ewentualnie renty po rodzicu na dziecko. Król Mieczy jest to dobry dzień na sprawdzanie swojej wiedzy, więc tutaj przystępowanie do egzaminów, możliwość wypowiedzenia się w wielu kwestiach, ważne rozmowy, kontrakty, negocjacje, jakieś wykłady, tak? Więc tutaj dzień na zajęciach spędzony, rozmowa z prawnikiem, konsultacja z lekarzem, zwłaszcza chirurg, neurolog. Bądź, moi drodzy, właśnie tutaj jakieś porady administracyjno-prawne. Król Mieczy ma wiedzę, więc tutaj nie bójcie się, że nie podołacie jakiemuś sprawdzianowi swoich umiejętności, jeżeli chodzi o pamięć i właśnie informacje, jakie posiadacie. Natomiast jeżeli załatwiacie jakieś sprawy urzędowe, na pewno spotkacie się z kompetentną osobą, która udzieli Wam wyczerpujących informacji na dany temat, który Was interesuje. Warto w tym dniu składać wnioski, podania, starać się o jakieś dokumenty, wyrobienie paszportu, wyrobienie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, nie wiem, wszelkiego rodzaju dokumenty, wymiana dowodu, na przykład osobistego, które po prostu tylko potrzebujecie. Świetna komunikacja, sprawność i szybkość załatwiania spraw. W związkach szczere rozmowy, możecie też porozmawiać w tym dniu z wdową, wdowcem, osobą po rozwodzie, może sami właśnie doświadczacie teraz tego przeżycia. I tutaj porozmawiać o swoim problemie, kogoś wesprzeć, kto jest w podobnej sytuacji. Bądź właśnie zapisać się też na jakieś terapie, na jakieś spotkania grupowe, które troszeczkę pomogą Wam właśnie przepracować ten smutek i ten ból, który jeszcze Wam doskwiera. W czwartek mamy maga, bardzo dobry dzień, będziecie czuć ogromną pewność siebie. Być może tutaj jakaś ważna rozmowa wiele Wam naświetliła i podbudowała Was troszeczkę. Na kolejny dzień, gdzie możecie zdawać egzaminy, kolejny dzień, gdzie możecie tutaj być może rozpocząć pierwszy dzień w pracy, bo w Królu Mieczy może rozmawialiście w sprawie pracy i tutaj ktoś podjął decyzję. Ruszacie też z własną firmą, z własną działalnością.
Wszystko macie w tym dniu pod kontrolą, bardzo zorganizowany dzień, wiecie co robić, trzymacie się swoich planów, swoich schematów. Możliwość wypowiedzenia się w wielu kwestiach, więc tutaj wszelkiego rodzaju występy przed komisją, przed szerszą publicznością, bądź właśnie zdawanie jakichś egzaminów, no trema na pewno Was nie zje, będziecie wiedzieli jak przedstawić swoją wiedzę, bądź zareklamować jakiś produkt, nie wiem, może jakieś prelekcje będziecie prowadzić, jakieś eventy. Karta Maga jest to też nowy początek, więc cokolwiek nowego rozpoczynacie w tym dniu, na pewno Wam się uda. Macie wiedzę, macie umiejętności, no i tutaj też pierwszy dzień na jakichś szkoleniach, tak? Mag chce się uczyć, chce się rozwijać, chce eksperymentować, zdobywać wiedzę, iść do przodu. Więc coś, co Was interesuje, na pewno tutaj dostaniecie się na jakieś fajne zajęcia, które pozwolą Wam w przyszłości wykorzystać tą wiedzę, ten talent do zarabiania pieniędzy, do pracy, bądź na jakiejś innej dziedziny, w której się poruszacie. Uważajcie, żeby ktoś Was w tym dniu nie zmanipulował, chociaż wydaje mi się, że to Wy macie tą wiedzę i Wy wiecie, jak z kimś rozmawiać, jak sobie tutaj zorganizować czas, pewne sprawy, żeby Wasze było zawsze na wierzchu. W piątek mamy kartę Świat. Dobry dzień znowuż na dokończenie czegoś, dokończenie jakiejś rozmowy, zamknięcie definitywnie jakiejś sprawy, nagrody, wyróżnienia, ukończenie jakiegoś projektu, uzyskanie jakiegoś certyfikatu, może tu jakiś trzydniowy kurs skończyliście, tak? Czasami są dwudniowe, trzydniowe jakieś kursy i nabywacie jakiegoś uprawnienia. Może uprawomacnia się jakiś dokument, gdzie możecie wyjechać na przykład za granicę, rozpocząć tutaj nowe jakieś projekty. Ogólnie jest to bardzo pozytywna karta, karta, która mówi, że tutaj zwieńcza się jakieś wydarzenie, jakiś Wasz projekt, jakiś plan. Jesteście bardzo zadowoleni. Wchodzicie w nowy jakiś etap, w nowy projekt, nowe jakieś wydarzenie. Ktoś Wam coś fajniejszego oferuje, korzystniejszego. Może być awans w pracy, w której już pracujecie od dawna. No i oczywiście niektóre ryby być może na święta wyjadą sobie za granicę, bądź przyjedzie do Was gość z zagranicy. I to może być córka, to może być syn, to może być wnuk, wnuczka, siostra. No, brat, ktoś, kogo dobrze znacie, z kim macie świetne relacje, ktoś z rodziny, prawdopodobnie dziecko, które gdzieś za granicą studiuje bądź pracuje. Karta Świat, bardzo pozytywna karta. Wszelkie przygotowania, wszelkie plany, że tak powiem, uda Wam się zrealizować. Ogólnie humor będzie Wam dopisywał. Możecie liczyć na pomoc partnera bądź partnerki w przygotowaniu do świąt. No, sobotę i niedzielę mamy przepiękne, bo tutaj dziewiątka kielichów, serdeczność, zrealizowanie swoich projektów, radość, no tutaj gościna przy suto zastawianym stole. Przygotowania kulinarne do niedzieli, słoneczko, też mamy spotkanie rodzinne, śniadanko wielkanocne bądź obiadek, no oczywiście te osoby, które nie obchodzą świąt, też być może bardzo miło w swoim towarzystwie rodzinnym, przyjaciół, znajomych spędzą ten czas. Sobota, będziecie dumni ze swoich osiągnięć, z takiego opanowania, spokoju, że właśnie wszystko na czas zrobiliście, że wyrobiliście się ze wszystkimi sprawami. Gościna, wspólne spotkanie ze znajomymi, dobre wiadomości od strony przyjaciół, znajomych, ale też właśnie pokazanie, że ja potrafię wykazać się w jakiejś dziedzinie i tutaj kogoś uszczęśliwić, komuś sprawić przyjemność, więc może właśnie tutaj na rybki kulinarnie zaszaleją. Bardzo pozytywna energia, miłe wiadomości, docenienie przez najbliższe otoczenie. No i niedziela, karta Słońca. No. Typowa, słoneczna, piękna, spokojna niedziela, spędzona w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół, bądź w domku, będziecie zajęci sobą, na wszelkich przyjemnościach, więc tutaj jedni będą czas spędzać z rodziną, z dziećmi, inni pójdą gdzieś na spacer, w gościnę. Mówię to wszystko w zależności od tego, czy obchodzicie święta, czy nie, no ale przyjmijmy, że obchodzicie, więc tutaj na pewno dużo spotkań, dużo fajnych i ciekawych tematów przy świątecznym stole, pyszne potrawy,
dużo nowinek takich, dowiecie się, co tam słychać u najbliższej rodziny, przyjaciół, dużo uśmiechu, no i też takiego docenienia za to, że jako gospodarze, gospodynie domu tutaj świetnie się wykazaliście, żeby goście czuli się dobrze. Jeżeli idziecie do kogoś, do rodziny, na przykład rodziców, no to też na pewno dobrze sobie zjecie, spędzicie ten czas w spokoju, w miłej atmosferze, nikt nie będzie się kłócił przy stole, na przykład na tematy polityczne, wręcz przeciwnie, dużo takiego właśnie pozytywnego, miłego czasu wspólnie spędzonego. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Praca będzie w związkach, też super relacje, widać, że sobie pomagacie, kochacie się. No i samotne ryby, być może coś z tego będzie, więc zdecydujecie się na jakiś początek. Może to być też osoba, która jest innej narodowości, tak? Czyli jest obcokrajowcem. Może właśnie Wasze drogi się gdzieś tam zejdą. Tutaj też miłe spotkanie może być w weekend. Dobrze będziecie się bawić. Kogoś ugościcie. No jest szansa, żeby z tego coś się rozwinęło, ale to jeszcze potrzeba czasu. Widać, że jesteście poważnie zainteresowani. Ta osoba też Was szanuje, poważnie Was traktuje, więc uważajcie, tylko miejcie wszystko pod kontrolą, żeby coś tam, że tak powiem, za daleko i za szybko się nie zadziało. Wszystkiego dobrego Wam życzę, wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.